Koźniak. Jesteśmy na otwarciu sklepu Pitbull w Krakowie w galerii Serenada, a ze mną mistrz KSW wagi średniej, Paweł Pawlak. Siemanko, witam serdecznie. Już myślałam, że mi dopowiesz, że też Babilonu, bo ty często dopowiadasz tak. To na wywiadach. I powiedz mi, czy ta organizacja jest dla ciebie jakoś wyjątkowo ważna? Szczerze mówiąc, bardzo ważna, bo zrobiłem tam bardzo dużo fajnych walk, na przykład z Adrianem Błyszyńskim, jak zdobyłem ten pas. I były to naprawdę mocne wojny. Jestem zadowolony, że tam właśnie uczestniczyłem w tych galach, bo chyba z 7 walk zrobiłem tak naprawdę. Złapałem bardzo duże doświadczenie i tak naprawdę też 5 po 5 miałem tak naprawdę chyba tam 3 walki, czy nawet 4, już nie 4 walki miałem o pas mistrzowski. Więc tak naprawdę to jest duże doświadczenie i dzięki temu teraz w KSW mam to doświadczenie, żeby walczyć tak samo na jakby w tym czasie mistrzowskim. Więc tak jak było widać na ostatniej walce z Tomaszem Ranowskim, więc ja się rozkręcałem po trzeciej rundzie i wierzę w to głęboko, że teraz jak będę z Michałem Materlą się bił, to tak samo to doświadczenie zrobi dużą robotę, no i kardio będzie. Okej, okay. Powiedz mi jeszcze, bo wyłapałam na jednym z wywiadów, gdzie siedziałeś w aucie, że wspominałeś też o swoim kręgosłupie, że jest z nim już wszystko w porządku. Co ci z nim było? Jeszcze raz, to jest z jakim treningu? Że nie z treningu, tylko z kręgosłupem, że w swoim kręgosłupem jest wszystko okej. Okay. No to jak byłem w UFC, no to ja tam byłem sparaliżowany bardzo mocno na lędźwiowym, chyba L4, L5, już nie pamiętam, który krąg to był. I generalnie 3 razy byłem sparaliżowany bardzo mocno, jak tam byłem w tej UFC. To był ciężki okres dla mnie, ale no teraz tak naprawdę muszę do końca życia się jakby wzmacniać te kręgi, żeby to nie powracało, bo czasami to wraca, tak? Więc jeśli zaniedbuję ten aspekt, no to później troszkę płaczę i że tak powiem, ciężej się staje z łóżka. Ale to taki płacz trochę z bólu, a z radości raczej bardziej, bo no jesteś no mistrzem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o walkę właśnie z Michałem Materlą, czego się najbardziej obawiasz? Wiadomo, Michał Materla, waleczne serce KSW i ten charakter zawsze pokazuje do końca. I myślę, że ta zawziętość u niego będzie taka duża i będzie chciał jeszcze raz zdobyć pas mistrzowski, bo nie ukrywajmy, że jest już coraz starszym zawodnikiem, pewnie zaraz będzie niedługo kończył, więc myślę, że jest tak nastawiony na tą walkę, żeby zdobyć ten pas, że będzie chciał mnie tam pewnie zabić, ale ja się nie dam. I dam z siebie wszystko i też pokażę charakter i wierzę, że z Michałem damy mega widowisko i wierzę w to głęboko, że ja obronię ten pas mistrzowski i mam nadzieję, że przed czasem. No to jest dowód kolejny na to, że marzenia się spełniają. Tak, dokładnie. No ja bardzo marzyłem o tym, żeby już nawet wcześniej, żeby zmierzyć się z Michałem Materlą, z Mamedem Khalidowem i dzięki ciężkiej pracy, tak naprawdę dyscyplinie i cierpliwości jestem w tym miejscu i mogę spełniać marzenia i walczyć z takimi zawodnikami, którzy tworzyli ten sport. Rozmawiałam wcześniej z Damianem Janikowskim, on powiedział, że już sprzedałeś mu trochę patentów na jego aktualnego rywala Romanowskiego. A czy on ci sprzedał jakieś tajniki do walki z Michałem Materlą? No właśnie nie sprzedał mi jeszcze nic, ale to były dopiero tak naprawdę początki Damiana, więc on był zupełnie innym zawodnikiem wtedy. Że tak powiem, skakał też do góry i tak dalej, robił dużo różnych głupot, że tak powiem, w tej walce. Nie był gotowy w tamtym momencie na tą walkę, ale ja wiem, co mam robić, bo ja jestem też fanem generalnie sportu walki, oglądam wszystkie gale, generalnie bardzo dużo walk. Jak dowiedziałem się, że będę walczył z Michałem Materlą, to tak samo obejrzałem jego tak naprawdę wszystkie walki. Ja wiem, jaki ma styl walki, więc ja wiem, co mam robić. Mój sztab trenerski też wie, co mamy robić w tej walce i trzeba zachować zimną głowę i spokój w tej walce i wierzę, że to, co mamy zaplanowane, to po prostu wyjdzie. A obawiasz się tego, że Michał cię może szybko znokautować? No tak, pewnie. No wiadomo, ma bardzo mocne uderzenie. Jak widzieliśmy na ostatniej walce z Radkiem Paczuskim, no trafił tak naprawdę takim bardzo okrężnym cepem i znokautował. To właśnie co, a chyba wam nie mówiłem, jako w wcześniejszym wywiadzie, że jest bardzo mocny fizycznie, ma bardzo mocne uderzenie. Wie, jak zachować się w klatce, nawet w opałach i trzeba przede wszystkim na to uważać, ale jeśli zachowam spokój i będę szybki, no to szybki Pawlak wygra z każdym. A teraz może, jak chodzi o twoje nokauty. Oglądałam wywiad z Adrianem Bartosińskim i on powiedział, że ty nie masz siły nikogo znokautować. Czy ty się z tym zgadzasz, czy to po prostu powiedział, żeby ci dogryźć? Jakby co, mam 11 TKO. Na Sherdogu, czy na Topology, więc jakieś tam nokauty mam, co prawda to są bardziej nokauty w parterze, bo gra ten pan,
Ale no w sójce rzeczywiście nikogo nigdy nie znokautowałem, to jest ten problem. Chyba mam cios z waty, także no trzeba coś z tym zrobić. Ale nie ukrywam, że no Adrian ma mocniejszy cios i widać to po jego walkach, że nokautuje. Ale ja jestem, mówię, ja jestem bardziej taktykiem, bardziej analizuję w walce i wolę generalnie walkę przerzucać na następne rundy tak naprawdę, bo ja jestem bardzo kondycyjnym zawodnikiem i takim szybkim i wolę po prostu swoje, że tak powiem, możliwości pokazywać w późniejszych rundach po prostu. No właśnie, bo ty akurat masz tą przewagę nad Michałem, że ty jesteś w stanie przewalczyć te całe 5 rund, prawda? Tak, no Michał tak naprawdę 4 razy bronił pas KSW w przeszłości, ale tak naprawdę nigdy nie bił się 5 rund po 5 minut, z tego co pamiętam, bo wtedy były rundy 3 po 5 tak naprawdę w KSW, a ja już to będzie moja 6. walka na dystansie 5 rund po 5 minut, więc to jest w ogóle inny dystans niż 15 minut na 25, więc myślę, że to będzie moje duża, że tak powiem, przewaga w tej walce i to doświadczenie też pokaże, że w następnych rundach będę po prostu mocniejszy, tak? Choć wiadomo, że Michał też jest taki, że on często od pierwszych rund to leci całym piecem, więc trzeba go czasami wyczekać i zrobić swoje. Dużo się mówi o tym, że jeżeli Puzan i Khalidow odejdą z KSW, to oni potrzebują takiego zastępcy. I ty myślisz, że ty jesteś właśnie dobrym kandydatem na taką osobę, która będzie powodowała, że jakby ta sprzedaż, no teraz nie ma tego, ale już będzie popyt na oglądanie tej gali, właśnie jak będą mieli taką gwiazdę, jaką będziesz ty wtedy? Ja bardzo na plus jestem, jakby co, mogę taką osobą zostać. Ale wiadomo, kiedyś było też łatwiej, bo był zwykły Polsat i chłopaki tworzyli ten sport i tak dalej. Nawet widzę, że teraz po każdej gali są mniejsze zasięgi niż kiedyś tak naprawdę. Ale no, mówię, ciężką pracą, może swoją osobowością też pokażę, zachęcę ludzi do tego oglądania, więc jak najbardziej tak. Będę się starał, żeby jak najbardziej promować ten sport. A odbijając od już sportu, bardziej wejdźmy we friki. Czy ty jesteś za takimi federacjami, to tobie się podobają, lubisz oglądać, czy w ogóle jakoś nie jest to twój vibe? Nie, ja nie oglądam w ogóle freaków, nie interesuje mnie to za bardzo. Jeśli ktoś tam daje jakiś, powiedzmy, przykład młodzieży, to jeszcze okej, niech walczą tacy ludzie, ale jeśli to ma, że tak powiem, negować jakieś tam moje wzorce, czyli jakąś tam, nie wiem, dyscyplinę, czy jakieś zasady i jakiś tam szacunek do przeciwnika i honor, to jeśli ktoś takich nie robi, że tak powiem, takich rzeczy, no to mnie to za bardzo nie jara i odpycha, bo ja generalnie jestem też ojcem i uważam, że powinniśmy młodzieży pokazywać przykład, a nie na przykład bluźnić, wiecie, no pewnie oglądałeś jakieś tam gale te freakowe, więc widziałeś, co się dzieje na konferencjach, gdzie często bluźnią, robią różne rzeczy, jakieś głupie, wiesz, trash talki generalnie. Także mi się to nie podoba, wiadomo, jakieś tam delikatne jakby przygryzki mogą być, ale jeśli wchodzi tam jakaś, nie wiem, chuliganka, gangsterka i tak dalej, to nie jest dobry przykład dla młodzieży tak naprawdę, a takie gale oglądają tak naprawdę też 14-latkowie, 13-latkowie, więc moim zdaniem powinni coś, jakieś wzorce z tego łapać, a nie jakieś takie głupoty, które nic im nie pokazują tak naprawdę w życiu, nie? Tylko, że właśnie złe zachowania i później będą to na przykład powielać, tak? Więc to nie jest zbyt dobre. No właśnie, i tutaj chyba można przytoczyć walkę ostatnią Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim, gdzie to była walka sportowca z freakiem i Daniel też podkreśla, że on nie chce się zachowywać nieładnie, powiedzmy, na tych wszystkich konferencjach, bo oglądają to jego córki, albo będą kiedyś oglądały, on ich uczy szacunku i wszystkiego, takich pozytywnych rzeczy i nie chce, żeby później córka jego to zobaczyła i powiedziała: tato, ale ty się tak zachowujesz. A z drugiej strony walczy z osobą, która jest totalnym jego przeciwieństwem. I jak ty w ogóle patrzysz na taką sytuację? Ty w ogóle popierasz też udział Daniela i przejście jego z do Federacji Freakowej? Wiecie, tak naprawdę, czy popieram, to jest jego decyzja tak naprawdę, jeśli uważa, że to jest dobre dla niego, no to niech to robi. Wiadomo, że pewnie chce sobie tam coś zarobić dodatkowo, bo już też ma swoje lata, już te ostatnie walki w KSW nie wychodziły za bardzo na plus, także myślę, że po prostu chce sobie coś tam dorobić do emerytury, że tak powiem. Także to jest jego sprawa. Ja generalnie jestem taki anty na to, żeby w takich federacjach występować. I raczej nie chciałbym pokazywać swojej twarzy wśród tych ludzi, bo i tak, że tak dalej, jakby to powiedzieć, bo i tak generalnie my swoją twarzą też promujemy te wydarzenia, tak? Więc jak tam była jakaś, nie wiem,
Gocha z jakąś Nikitą się bił i tak dalej, no to są no, słabe rzeczy generalnie, tak? Więc jakbym generalnie nie chciał czegoś takiego robić, ale jeśli ktoś tak robi, to jest jego sprawa i tyle, nie? Czyli nawet kwestie finansowe nie są w stanie cię przekonać do udziału w takiej federacji? No mówię, jestem honorowym gościem bardzo, aż czasami za bardzo, więc wydaje mi się, że nie. Choć wiadomo, to może tam wiadomo mojej rodzinie trochę pomóc w przyszłości i tak dalej, ale ja ogólnie w KSW nie narzekam, że tak powiem, na swoje finanse, także nie potrzebuję tego do szczęścia generalnie. Wolę być może trochę biedniejszy, ale zadowolony ze swojego życia i do swojej osoby generalnie, więc raczej nie potrzebuję takich frikowych federacji. Dobra, i ostatnie pytanie, już wracając mnie znowu do twojej walki. Jak się czujesz, że jesteś osobą na ten moment coraz bardziej nominowaną na wygranego tego pojedynku? Że tak, nie jesteś underdogiem. Tym bardziej, ja wolę być underdogiem, szczerze mówiąc, bo bardziej chcę ludziom pokazać, że się mylą i tak dalej i mnie to bardziej nakręca. Teraz generalnie tych kursów generalnie nie rozumiem, jakie są, bo generalnie Oktopus Łódź to są sami hazardziści u mnie tam w klubie, więc ciągle słyszę, jakie kursy są i tak dalej. Ja akurat nie gram w takie rzeczy, bo raz postawiłem trochę więcej pieniędzy i przegrałem. Także wtedy się nauczyłem i od tamtej pory nie gram i nie mam zamiaru się uzależniać od tego. I wracając do Michała, no dla mnie to jest aż dziwne, że takie wysokie kursy są na to, że to znaczy niskie na to, że wygram, czyli tam chyba 1,20 w ogóle. Ona, Michała jest chyba 4,13. A ja zdecydowanie inaczej go postrzegam i uważam, że te kursy powinny być dużo niższe, bo jest bardzo mocnym zawodnikiem, umie odnaleźć się w ciężkich sytuacjach i trzeba na niego cały czas uważać, więc mówię, ja na to w ogóle nie zwracam uwagi tak naprawdę i robię swoje i szykuję się jak do najlepszego Michała i do najlepszej wersji Michała, jaka wejdzie 16 grudnia, tak? I będę na niego gotowy. Okej. Wygrywasz z Michałem i co? Idziesz po Mameda? No szczerze mówię, to byłoby takie moje marzenie. Tak naprawdę cały ten rok był dla mnie wielkim takim spełnionym marzeniem, bo w tamtym roku w Gliwicach, jak Mamed się bił z Pudzianem, to mówię sobie, kurde, chciałbym zawalczyć na takiej gali z taką mega oprawą, grafiką i być tą częścią tego eventu. A początek roku zaczął się tak, że dowiedziałem się, że bije się na Koloseum, czyli na 50 tysięcy osób, więc jeszcze więcej ze 3 razy niż będzie w Gliwicach. Wygrałem ten pas, teraz biję się w Gliwicach i mam drugą walkę co-main event tak naprawdę, czyli jakby przed walką wieczoru, więc to jest coś wspaniałego jeszcze na to, że z Michałem się bije, to jest naprawdę coś fajnego, więc jeszcze jakbym w następnym roku na przykład miał szansę zawalczyć z Mamedem Khalidowem, więc ja wygrałem życie i już mogę kończyć karierę. Okay. To byłoby coś pięknego. Miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze zapomniałam. Wasza walka jest trochę porównywana właśnie do tej Pudziana z Mamedem. Czy ty się zgadzasz, że to jest praktycznie już na tym samym poziomie? Nie, moim zdaniem. Choć wiadomo, Pudzian też jest dobrym zawodnikiem, choć też już ma swoje lata generalnie. I też już widać po tych walkach, że są coraz gorsze tak naprawdę. Ale Michał jest takim zawodnikiem, że on przygotuje się na 1000% do tej walki i odda całe serce. Nie podda się tak jak Pudzian na przykład, bo Pudzian to po prostu wszedł i tak naprawdę szybko przegrał, bo było tam dużo opcji wyjścia z tej pozycji. A Michał Maderal jest takim gościem, że on nigdy się nie poddaje i nawet jak go złapę jakąś pozycję, to będzie uciekał, tak? I będę musiał dać z siebie wszystko, żeby go pokonać, więc zdecydowanie to jest inna walka dwóch sportowców, mocnych sportowców, którzy oddadzą tam, że tak powiem, życie, żeby zdobyć ten pas. Bardzo ci dziękuję. Czy możesz jeszcze ładnie nam pokazać ten pas może do kamery? Fantastycznie. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. Nie dziękuję. Do zobaczenia kiedyś. Do zobaczenia.